rozmówcą jest profesor Paweł Bereś, pracownik Instytutu Ochrony Roślin, kierownik stacji terenowej w Rzeszowie. Panie profesorze, dzisiaj naszym tematem przewodnim będzie biologiczna walka ze szkodnikami w uprawie kukurydzy. Za nami nasza plantacja kukurydzy, kolekcja odmian dość bogata, bo liczy 108 odmian. Proszę nam powiedzieć, co w obliczu naszego nowego Zielonego Ładu, który stawia przed nami wielkie wyzwania, a mianowicie wiele substancji aktywnych jest wycofanych, w kukurydzy również. Co w tej sytuacji? Czy są jakieś alternatywy? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Stoimy faktycznie przed kukurydzą, drugą najważniejszą rośliną rolniczą w Polsce. Myślę, że Państwo wiecie, areał jej uprawy to już ponad 1 700 000 hektarów. Także liczymy, że do 2 000 000 z czasem dojdziemy. Zresztą obserwując tutejszych odwiedzających, no można było odnieść wrażenie, że są zainteresowani wejściem w tą uprawę, rozpoczęcia przygody z kukurydzą. I tutaj od razu może korzystam z okazji. Często się mówi, a kukurydza bardzo łatwa w uprawie, wystarczy zasiać, odchwaścić i czekać na zbiór plonu. Nie jest tak łatwo, jakby się wydawało. No właśnie, zdążyliśmy tutaj przed wejściem na antenę dokonać tak zwanej lustracji uprawy, prawda? No i co się okazuje, szanowni państwo? Kukurydza malutka, ma 5-6 liści, ale już mogliśmy zaobserwować gdzieniegdzie żerowanie szkodników, zwłaszcza ploniarki zbożówki. Także tutaj gdzieniegdzie te uszkodzenia są widoczne. Ale no niestety, drodzy Państwo, ploniarka zbożówka jest, tak jak pani Monika wspomniała, nie ma czym jej chronić. Dlaczego? Ponieważ jedyna substancja chemiczna, która była zarejestrowana do zwalczania tego szkodnika, w ramach Zielonego Ładu została wykreślona ze stosowania w Unii Europejskiej. Co zatem biedny rolnik musi zrobić? Widzi, że ploniarka uszkadza mu plony, i zostaje nic innego, tylko głowę do nieba wznosić. Nie da się jej zwalczać ani chemicznie, a najgorsze, drodzy Państwo, nie ma żadnego zarejestrowanego biopreparatu. Ja jeszcze rozumiem wycofywanie substancji chemicznych, ale dajmy coś rolnikowi w alternatywie, prawda? Dokładnie. A tutaj po prostu tego nie ma. No i niestety, drodzy Państwo, w ubiegłym roku, ubiegły rok 2021 był pierwszym rokiem, gdy w ogóle nie dało się zwalczać ploniarki zbożówki. I proszę uwierzyć, jakiś dziwny zbieg okoliczności. W ubiegłym roku ploniarka zbożówka na niektórych polach uszkodziła 80% roślin. Jak pracuję w instytucie, no już prawie 18 lat, ja jeszcze nigdy takiego nasilenia szkodnika nie widziałem. W tym roku też mamy sygnały z różnych regionów Polski, to jest drugi rok, kiedy nie da rady tego szkodnika zwalczać, także powyżej 40-50% ten owad uszkadza roślin na plantacjach. Czyli problem tym szkodnikiem narasta. I tutaj muszę wspomnieć, że odnośnie Europejskiego Zielonego Ładu widzimy wyraźnie, że chyba taką najbardziej taką grupą do bicia są zoocydy, prawda? Dokładnie. Tak, to tutaj obserwujemy największe wycofywanie substancji czynnych. Ja się boję tego, co będzie dalej, bo niestety zapowiedzi Komisji Europejskiej idą w tym kierunku, że mogą nam wypaść niektóre pyretroidy. A chyba, jeżeli by wypadła lambda cyhalotryna, to będzie pogrom, dosłownie pogrom, bo akurat preparaty zawierające lambda cyhalotryną są taką grupą dominującą w uprawie kukurydzy. No i możemy utracić możliwość stosowania jej w kukurydzy. I tu pojawia się bardzo duże niebezpieczeństwo, o czym Instytut Ochrony Roślin alarmuje od lat. Zostaje niewielka liczba substancji. Jak rotować je, prawda? Rotacja Dokładnie. Substancji chemicznych polega na tym, że zmieniamy grupę chemiczną przy zwalczaniu danego szkodnika, ale dzięki temu ograniczymy ryzyko uodparniania się szkodników, chwastów, chorób na niektóre środki ochrony roślin. Gdy zatem będzie mała ilość substancji czynnych na rynku, będzie pokusa dla rolnika. No, musi czymś chronić uprawę, czyli tą samą substancją będzie pryskał rośliny wielokrotnie. Prosta droga do odporności, a później niestety bardzo duże problemy. No i właśnie powstaje to pytanie, czy jest jakakolwiek alternatywa w ochronie kukurydzy w związku z wycofywaniem substancji chemicznych. I tutaj muszę Państwu powiedzieć tak, że jeżeli byśmy mówili o chwastach, no to oczywiście stopniowo się rozwija tak zwana walka mechaniczna, czyli są już pielniki do kukurydzy dostosowane. Przy czym, no, jeszcze ich popularność nie jest duża, no jest to metoda mechaniczna. Jeżeli mówilibyśmy o biologicznym zwalczaniu chwastów, absolutnie nie ma na ten moment mowy. Nie
nie da się tego zrobić. No, gdy mówimy o chorobach, drodzy Państwo, mamy biopreparat. Pierwszy biopreparat, który się nam ostatnio pojawił, który zawiera grzyby z rodzaju trichoderma i pozwala on ograniczać nasilenie fuzarios. Fuzariozy kolb, fuzariozy łodyg. Ten biopreparat aplikujemy w trakcie siewu kukurydzy, ale to jest pierwszy biopreparat na rynku przeznaczony do zwalczania, ograniczania raczej chorób kukurydzy na początku wegetacji. Ale takie największe spektrum biologicznej ochrony dotyczy szkodników. No właśnie, i tutaj pani Moniko, przyniosłem takie karty. Drodzy Państwo, Państwo tego nie zobaczycie może z bliska, ale tutaj jest taki schemat pokazujący, jak wygląda cykl rozwojowy kruszynka. Kruszynek, czyli niewielka błąkówka, którą wykorzystujemy w praktyce do biologicznego zwalczania jaj omacnicy prosowianki. To jest najgroźniejszy szkodnik kukurydzy w Polsce i tutaj przecież też na polach doświadczalnych występuje. I drodzy Państwo, ten biopreparat może mieć różną postać. Takich zawieszek na liście, jak Państwo może zaraz zobaczycie, ale mało tego, muszę sobie tutaj pomóc, w tym opakowaniu mam jeszcze takie biodegradowalne kuleczki, które rzucamy na glebę. W dniu dzisiejszym będzie tutaj jeszcze stanowisko, gdzie koledzy będą pokazywać drony i drodzy Państwo, niektóre biopreparaty, które są dostępne w kukurydzy, także za pomocą dronów możemy aplikować na bardzo duże powierzchnie. I zasada działania tego biopreparatu kruszynkowego jest banalnie prosta. Rozkładamy taki biopreparat na plantacji kukurydzy. Z tych zawieszek czy z tych kulek wylatują maluteńkie błąkóweczki. Mają tylko milimetr długości. Latają sobie tutaj w uprawie, poszukują złóż jaj omacnicy prosowianki, składają do ich wnętrza swoje jaja. Z tych jaj rozwijają się larwy, które zjadają wnętrze jaja szkodnika, czyli nie następuje wylęk. No i też, drodzy Państwo, ten biopreparat, jak przejdzie cały kruszynek, przejdzie cały swój cykl, wylatują błąkówki nowego pokolenia, które także poszukują kolejnych złóż jaj omacnicy prosowianki. To jest kruszynek. Ale drodzy Państwo, w uprawie kukurydzy cukrowej mamy biopreparaty na bazie Bacillus thuringiensis. Ja tutaj co prawda mam je w schemacie dotyczącym ziemniaka, bo podobne bakterie są wykorzystywane. I jak polega ich działanie? Nanosimy biopreparat w postaci opryskiwania. Białko bakteryjne znajdujące się na liściach jest zjadane przez gąsienicę omacnicy prosowianki. Następnie te białko aktywuje się pod wpływem enzymów w ich przewodzie pokarmowym, niszczy przewód pokarmowy, gąsienice przestają żerować, no i szkodnik ginie. Tak działa ten biopreparat bakteryjny, który aktualnie jest zarejestrowany tylko w kukurydze cukrowej. No i też, drodzy Państwo, ja tutaj oczywiście mam ze sobą dwa biopreparaty bakteryjne zawierające bakterie Bacillus thuringiensis. Mają różną postać, jest to z reguły postać proszku, ewentualnie takich drobnych mikrogranul, rozpuszcza się to w wodzie i wykorzystuje do nalistnej aplikacji. Ale także, drodzy Państwo, taka ciekawostka, mamy w uprawach kukurydzy od 2 lat biopreparaty zawierające pożyteczne nicienie, a dokładnie nicienia Heterohaptitis bakteriophora, którego wykorzystujemy na plantacjach prowadzonych w monokulturze, gdzie rolnicy mają problem z larwami stonki kukurydzianej. I za pomocą tego biopreparatu możemy ograniczać tego bardzo groźnego szkodnika. On w chwili obecnej powoduje bardzo duże szkody na plantacjach w monokulturze na południu Polski, ale niestety zasięg jego występowania przesuwa się, pani Moniko, w waszym kierunku. No właśnie, z przykrością to stwierdzamy. Tak, i musimy apelować do naszych rolników, nie uprawiajcie kukurydzy w monokulturze, bo jak stonka kukurydziana wam się pojawi, zaczną się te szkody powodowane przez jej larwy, to naprawdę jest bardzo trudno je zwalczyć, ale przede wszystkim są to wysokie koszty siłą rzeczy. No ale w każdym bądź razie, może jak Państwo widzicie, te biopreparaty są dostępne w kukurydzy, miejmy nadzieję, że i w innych uprawach także się pojawią. Czy istnieje możliwość wyhodowania odmian, które będą odporne na porażenia przez omawiane szkodniki? W Stanach Zjednoczonych są odmiany GMO, ale jak Państwo wiecie, w Polsce takich odmian nie można uprawiać. No niemniej ta inżynieria biotechnologiczna, no, rozwija się w niektórych krajach. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Dziękuję.